11 listopada, w dniu Święta Niepodległości, na cmentarzu wojskowym, obecnie komunalnym, grupa lewackiej młodzieży, nazywającej się Antifa, napadła na grupę młodzieży składającej wieńce na grobie Jana Stachnika. Jedną z ofiar tej bandyckiej napaści padł mój wieloletni kolega, z którym współpracowałem w ramach działalności antykomunistycznej na Uniwersytecie Warszawskim w latach 80. Tomasz Szczepański, który w owym czasie, kiedy go poznałem, prowadził taki klub Pomostu, w którym razem współpracowali studenci polscy, ukraińscy i białoruscy w ramach akcji Międzymorza. Co było przyczyną tej bandyckiej napaści, opowie sama ofiara. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. To o przyczyny oczywiście należałoby pytać się samych sprawców. Możemy przyczyny domniemywać. Środowiska skrajnej lewicy, które są środowiskami marginalnymi, ale zasilanymi pieniędzmi przez swoich ideowych pobratymców z Europy Zachodniej, mogący liczyć tutaj na pewne wpływy w mediach i powiedzmy w lewicowo-liberalnych elitach. Od dawna traktują wszelkie środowiska patriotyczne, zwłaszcza te, które mają przełożenie jakieś na młodzież, jako zagrożenie swojej pozycji, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Od dawna starają się te środowiska patriotyczne i narodowe jakby zepchnąć tą medialnego narożnika, wypchnąć w życiu publicznym. Temu służy przypisywanie łaty faszyzmu wszystkim środowiskom narodowym, patriotycznym, niepodległościowym, czy powiedzmy prawie wszystkim, prawda? I między innymi takie zarzuty kierowane również pod adresem naszego środowiska, środowiska odwołującego się do myśli Jana Stachniuka Stojgniewa, pochowanego na cmentarzu Powązki Wojskowe. Całe wydarzenie wyglądało tak, że w dniu 11 listopada grupa kilkunastu osób, mężczyzn i kobiet zaznaczam, za sympatyków czy zainteresowanych spuścizną intelektualną twórcy za drugi, pojechała tam zapalić znicze i złożyć kwiaty. I w trakcie tego składania zostaliśmy napadnięci przez dość sporą, 25-30 osobową grupę przygotowanych ludzi, którzy tam dysponowali butelkami, pałkami, tam niektórzy mieli twarz zasłonięte kominiarkami, którzy zaatakowali nas. No, doszło do jakichś takich rozproszenia naszej grupy. Mnie obskoczyło trzech napastników na otwartym terenie. Dostałem uderzony butelką w głowę i kilka razy drewnianą pałką. Tam poważnych obrażeń może nie było specjalnych, to co było, to można powiedzieć jest nie aż tak bardzo groźne, ale trzy osoby wymagały pomocy w szpitalu, w tym jeden niepełnosprawny, który był w naszym gronie. Na niepełnosprawnego i na kobietę napadli pulskarz. Tak, dokładnie w ten sposób, że niepełnosprawny był z widocznym, że tak powiem, niedowładem ręki, prawda, i też został pobity. Myśmy nie spodziewali się ataku na cmentarzu. Przepraszam bardzo, ale chciałem, ponieważ ty trochę jakby bagatelizujesz skutki tego bicia, to jednak miałeś szczytą głowę. Tak. I miałeś złamany, czy coś tam? Nie, złamany nic nie miałem, może uszkodzony trochę, ale generalnie tam parę szwów na głowie. Natomiast fakt jest taki, że myśmy nie spodziewali się ataku na cmentarzu. O ile tego typu, powiedzmy sobie, zdarzenia podczas jakichś, powiedzmy, gwałtownych demonstracji, no, też mogą, powiedzmy, budzić krytykę, ale są w jakimś sensie zrozumiałe, prawda?
O tyle, czy powiedzmy sobie możliwe do wyjaśnienia, o tyle atak na cokolwiek, co się dzieje na cmentarzu, w naszej kulturze no, nie wchodził w grę, prawda? I ludzie, którzy powiedzmy tego ataku dokonali, no, wydają się być poza, można powiedzieć, no, poza wspólnotą polską, to tak jasno sobie nazwijmy, tu już nie chodzi o poglądy tam, czy prawicowe, czy lewicowe, czy jakiekolwiek. Zwłaszcza na cmentarzu wojskowym, na kwaterze kombatantów II wojny światowej, wśród których swoich kolegów z podziemia w czasie okupacji został pochowany Jan Stachel. Tak, tak. I ci ludzie przedstawiali się niejako krzycząc Antifa. Antifa jest bojówką skrajnej lewicy, która ma swoje strony internetowe w Polsce. Działa w oparciu o nie tylko subkultury, ale też w oparciu o to, co nazywa się tak zwanym ruchem antyfaszystowskim, to znaczy są to środowiska, powiedzmy sobie, takiej lewicy liberalnej. Takim intelektualnym patronem jest niejaki Rafał Pankowski, lider, czy jeden z liderów Stowarzyszenia Nigdy Więcej, oraz jego współpracownik Marcin Kornak, niedawno dostał nagrodę Fundacji Polkul za tą antyfaszystowską działalność. I tutaj jak spojrzeć w ich publicystykę, no bo oni oczywiście nie organizują może samych bojówek, oni je jakby nakręcają emocjonalnie, intelektualnie, wydając to swoje pisemko Nigdy Więcej, to bardzo wyraźnie widać no, cel tego, prawda? Tutaj chodzi o zepchnięcie z dyskursu publicznego pewnych orientacji politycznych, społecznych, kulturowych, które to orientacje są traktowane przez te środowiska jako przeszkadzające w ich projekcie, można powiedzieć, kastracji kultury polskiej, tak to roboczo nazwijmy. No i oczywiście jasną jest rzeczą, że środowiska może bardziej liczne niż środowiska zadróżne, no to trudniej atakować, prawda? Dlatego nie zaatakowali, nie wiem, jakichś obchodów oficjalnych 11 listopada. Młodzieży Wszechpolskiej. Albo tak, ale powiedzmy środowisko nasze akurat było nieliczne, w związku z czym tutaj zaatakować je było, powiedzmy sobie, łatwiej. Natomiast całe zdarzenie miało charakter polityczny i nie było jakimkolwiek, nazwijmy to, chuligańskim wygłupem. Ono było, pomijając to, że samo w sobie było przygotowane, prawda, że oni tam jakoś przecież byli zorganizowani, ewakuowali się, to, że przygotowali sobie tam zakrycia twarzy, prawda, no wszystko to przecież było przygotowane, akcja była przemyślaną, oczywiście, zgadza się. Ale to jest efekt pewnej pracy ideologicznej, którą wykonały tak zwane środowiska antyfaszystowskie, czy powiedzmy sobie skrajnie lewicowe, które są wrogami nie takiej czy innej filozofii politycznej, tylko po prostu są wrogami myślenia w kategoriach narodowych. Po prostu. Ja bym chciał tylko podkreślić, że to miało wydźwięk polityczny, nie zmienia bandyckiego charakteru samego wybryku. No, to jest dość oczywiste. Cmentarz jest miejscem. I jeszcze, co się bardzo nasuwa, że zwalczając faszyzm, oni sami uciekają się do faszystowskich metod. No, to nie jest nic dziwnego, to jakby komuniści, a umówmy się, że można tak przynajmniej część tych ludzi nazywać. Jeśli sięgniecie Państwo do stron internetowych, to zobaczycie tam deklaracje wprost komunistyczne, to uciekali się, znaczy uciekali, to akceptowali te metody zawsze i tutaj jakby to absolutnie nie jest nic dziwnego. Ja może na koniec bym zwrócił taką refleksję, że gdyby sytuacja była odwrotna, to znaczy gdyby powiedzmy jacyś skini na przykład pobili jakichś, powiedzmy sobie, lewaków czy jakiekolwiek uroczystości, już nie mówię na cmentarzu żydowskim na przykład, wyobraźmy sobie, ale bo to by był huk na pół Europy, ale wyobraźmy sobie przy jakiejkolwiek innej okazji, no to mielibyśmy czołówkę Gazety Wyborczej i wałkowany temat, pewnie artykuł w kolejnym numerze Nigdy Więcej, którego notabene czekam z dużym zainteresowaniem. Natomiast po tym wydarzeniu odgłos medialny był bardzo skromny, tak naprawdę. No, notateczka w życiu Warszawy
I swoim zdjęciem, no tak. Wtedy rzeczywiście wyglądałeś opłakanie. I nie aż tak źle. I króciutka notatka w gazecie stołecznej plus felieton Michalkiewicza teraz. Trochę, zapewne jakieś odgłosy będą w prasie prawicowej, która, no umówmy się, jest prasą niszową. Jeszcze cały czas mimo wszystko. Także to też pokazuje hipokryzję lewicowo-liberalnych mediów. I... No i widzimy na przykład, jak oni nagłaśniają interwencję policji w Poznaniu i policja, która nie użyła pałek, a już przede wszystkim w ogóle jak się nagłaśnia, no tam stąd rzeczywiście karygodne okrzyki tych kibiców czy młodzieży wszechpolskiej pod adresem pedałów, ale w każdym razie to była agresja słowna, a to była agresja na cmentarzu, agresja przygotowana z butelkami, z pałkami, z jeszcze, jak wyczytałem w Życiu Warszawy, z niczami zgarnianymi z grobów tak, fachowców. Tak. Młodzi antyfaszyści rzucali z niczami zebranymi z grobów kombatantów. Ludzi, którzy walczyli z nim, z faszystowskim wojskiem.